I teraz druk 476. Tu jest konsekwencji. Tak, jest. Paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do WPI zadania inwestycyjnego pod nazwą. I tu jest właściwa nazwa. Modernizacja obiektów sportowych przy szkole podstawowej nr 48. I teraz uwaga, w pierwszej rubryce zamiast tego opracowania dokumentacji również będzie modernizacja obiektów sportowych. Przy szkole to jest wszystko. Tak jak jest w paragrafie 1, to tak samo w pierwszej rubryce takie zdanie będzie. Rozumiemy to? Tak. I następnie Państwo macie rozpisany na 3 lata. 2013 opracowanie dokumentacji, 2014 dokończenie dokumentacji, co nie oznacza, że dopłacenie, ale nie wyklucza. Daje tą możliwość, bo jeżeli dokumentacja w wyniku przetargu będzie kosztowała 25 tysięcy, to wystarczy pieniędzy z tego roku. I 2014 135 tysięcy to jest dokończenie dokumentacji oraz realizacji zadania i 2015 dokończenie realizacji zadania. W praktyce zadanie powinno być zrealizowane całe w przyszłym roku, a tylko płatność będzie rozbita na 2 lata. Byliśmy na wizji lokalnej. Mogliśmy próbować urywać, że to wojsko na modery. Tu jeszcze dodam, że w projekcie jeszcze będzie zaprojektowany plac zabaw i wieżnia. O tym, to wszystko będzie w projekcie, to jest notatki uzgodnienia po prostu. Natomiast w realizacji w pieniądzach nie ma ani placu zabaw, ani tej bieżni, chyba że przetarg będzie na tyle niski, że tą bieżnię zmieścimy jeszcze. To nie jest powiedziane. Zostawiamy to, co wyjdzie w wyniku dokumentacji, ponieważ zawsze uchwałę do WPF-u jeszcze możemy zmienić. I teraz uważajcie, można było robić jedno mniejsze wojsko, zamiast na całej powierzchni. Natomiast zarząd wychodzi z założenia, że jak robić to porządne obiekty i na lata, a nie oszczędzać w tym momencie, a potem zrobią. Oszczędność według słów przynajmniej inspektorów ZIS-u byłaby na poziomie 80 tysięcy i mielibyśmy jedno wojsko. Teraz będą dwa, które będzie można łączyć w jedno duże. Czy jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.